Jeszcze niedawno ulica Lazurowa na ostatnim krótkim odcinku była jednojezdniowa. Od Runda Radia Wolna Europa, czyli ulicy Górczewskiej, do trasy S8 jechało się w korku jedną jezdnią. Natomiast teraz to już się zmieniło. Teraz są już dwie jezdnie. Są drogi rowerowe po jednej i po drugiej stronie ulicy. Są nowe przystanki autobusowe, nowe chodniki, nowe drzewa i nowe zawrotki, które powstały przed rondem i przed samą trasą. Aktualnie ulica Narwik nie ma przejazdu, a w tym miejscu powstała nowa sygnalizacja świetna dla pieszych i rowerzystów. Jak ta inwestycja postępowała krok po kroku, o tym wszystkim mogliście zobaczyć ostatnio na kanale Wizonosz i więcej ciekawych inwestycji znajdziecie właśnie tutaj w warszawskich inwestycjach. Cześć!